Flaszki. Edycja siódma. Sponsor Seven Bulls. Patronat medialny Kontestacja. Wojciech Baranowski. Cześć, ja jestem Glon i niedawno miałem okazję przez pół roku jeździć sobie autostopem przez Kanadę po tej mniej więcej trasie. W tym czasie przejechałem ponad 20 tysięcy kilometrów, studiłem zapędy wielu napalonych kierowców, wysłuchałem bardzo wielu teorii spiskowych i objawień religijnych, negocjowałem podział terytorium z niedźwiedziami, widziałem miejsca absolutnie zapierające dech w piersiach, spotkałem niesamowitych ludzi, no a przede wszystkim przeżyłem świetną przygodę i to wszystko trochę przez przypadek, bo nie miałem prawie żadnego doświadczenia podróżniczego, nie miałem żadnego doświadczenia z autostopem, no ale chciałem jakieś przygody i chciałem trochę wyjść ze swojej strefy komfortu, więc pomyślałem, czemu by nie. I myślałem, że po kilku dniach się rozmyślę, to nie będzie mi odpowiadało, znajdę sobie jakieś inne zajęcie. I nawet przez kilka dni, zanim wyruszyłem w podróż, szukałem jakichś wymówek, żeby się jakoś wykręcić z tego postanowienia. Jednak tego nie zrobiłem i bardzo się cieszę, bo okazało się, że uwielbiam to robić i byłem po prostu w swoim żywiole. Były oczywiście też momenty mniej przyjemne. Na przykład przy tej drodze utknąłem na 4 dni. To była Arktyka, tam gęstość zaludnienia to jest mniej więcej 1/20 osoby na kilometr kwadratowy. Ale nawet w takich miejscach, poza tą drobną irytacją, czułem się świetnie, bo naprawdę, to jest piękne miejsce, tego nie widać na tym zdjęciu, ale tam wszędzie są góry, nie ma ludzi. Nie wiem, wiele osób takie miejsca lubi, ja też. No a poza tym jest czas, żeby sobie co nieco przemyśleć. Jeszcze niedawno pewien rdzenny Amerykanin nauczył mnie, jak na przykład zrobić tradycyjny flet, więc miałem dużo czasu, żeby sobie poćwiczyć grę na takim flecie. A wszystkie takie niedogodności bardzo wynagradzali mi ludzie, których spotykałem. Wielu zabawnych, postrzelonych ludzi z zwariowanymi teoriami, ale przede wszystkim bardzo dużo ludzi, którzy byli niezwykle inspirujący, fascynujący i naprawdę mieli duży wpływ na to, kim jestem teraz i jak postrzegam niektóre sprawy. A przede wszystkim bardzo dużo niesamowicie gościnnych i pomocnych ludzi. Na przykład pewnego dnia spotkałem człowieka, który jest właścicielem tej łodzi, jak się okazało, prowadzi na niej pensjonat i przypomniało mu się jego podróżnicze czasy, więc bez powodu tak naprawdę zaoferował mi wypożyczenie kajaku, zaoferował mi nocleg za darmo w swoim właśnie pensjonacie. I to jest przykład jeden z wielu. Takich ludzi spotykałem wszędzie i na początku wręcz czułem się niezręcznie przez to, jak dużo mi oferowali. Były też akcenty mniej przyjemne, na przykład przez to, że rozmawiałem dużo z lokalnymi ludźmi, dowiedziałem się o czarnych kartach historii Kanady, na przykład o ludobójstwie rdzennej ludności, które całkiem niedawno się tam zakończyło. I no, było to przygnębiające, ale bardzo się cieszę, że o tym się dowiedziałem, bo otwierało to oczy. A gdybym podróżował inaczej, to bym się o tym nie dowiedział, no bo nie chwały się tym w przewodnikach turystycznych, prawda? I już kończąc, chciałem powiedzieć, że żeby wyjechać do Kanady, wziąłem sobie na rok przerwę od studiowania, od uniwersytetu i wiele osób, czy to pracowników wydziału, czy rodziny, czy wśród znajomych, mówiło, że popełniam błąd, że kiedy mam tak chłonny umysł, powinienem studiować i jak najlepiej wykorzystać ten czas, a inaczej zmarnuję ten rok. Bardzo się mylili. Nauczyłem się bardzo wiele o sobie, o ludziach, o tym, jak funkcjonuje świat. Czuję się o wiele mądrzejszy mądrością, której nie miałbym szansy zdobyć na uniwersytecie. No i gdybym tam nie pojechał, pewnie zmarnowałbym rzeczywiście ten rok, nawet o tym nie wiedząc. Dobra, dzięki. Gdyby ktoś chciał pojechać do Kanady i szukał jakichś rad, to można do mnie napisać. Jest program International Experience Canada, dzięki któremu można dostać pozwolenie na pracę dosyć prosto. No a gdyby ktoś chciał zacząć przygodę z autostopem, to strona hitchwiki.org jest świetnym źródłem, a ponieważ mam jeszcze 50 sekund, to taki apel. Jeśli jedziecie samochodem i widzicie autostopowicza, to nie zatrzymujcie się przed nim tylko po to, żeby wyciągnąć aparat, zrobić mu zdjęcie i odjechać. To naprawdę denerwuje. Dziękuję. Była to flaszka edycji siódmej. Sponsorowała nas firma Seven Bulls, tworząca oprogramowanie dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. sevenbulls.com. Patronat medialny i realizacja
Radio Kontestacja. Kontestacja.com